9 dni hucznej zabawy rozpoczęły się dni Sępólna Krajeńskiego. Imprezę zainaugurowano podczas tradycyjnego jarmarku świętego Wawrzyńca, patrona gminy. Mieszkańcy Sępólna Krajeńskiego rozpoczęli świętowanie. Przez kolejnych 9 dni będą mogli bawić się na koncertach, wystawach, jarmarkach i imprezach sportowych. Lubimy tu przyjeżdżać razem z moimi dziećmi. Uważamy, że Sępólna jest pięknym miastem. Coraz więcej rzeczy się tutaj dzieje. Myślę, że warto tu przyjść zobaczyć. W ogóle kultura jest genialna. Jesteśmy tu co roku z całą rodziną. Jest tu bardzo fajna impreza. Co rok są inne zespoły. No, zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy. Nawet kupiłam z wosku pszczelego świeczki takie, jakieś tam małe, bo wyjeżdżam akurat za granicę i prezenty takie zabrałam. Zabieram ze sobą, właśnie kupiłam. Wśród licznych kramów ustawionych na targowisku w centrum miasta można nie tylko smacznie zjeść, ale też podziwiać wyroby rękodzielnicze. Do samodzielnego wykonywania ozdób i biżuterii zachęcają lokalni twórcy. Bardzo fajnie odpręża, pomaga się zrelaksować, a nawet ludzie, którzy mówią, że nie potrafią tego robić, w końcu dowiaduję się, że potrafią coś fajnego stworzyć. 15. edycja Dni Sępólna Krajeńskiego to nie tylko zabawa i integracja. Krajeńskie Amazonki przekonują do wykonywania badań profilaktycznych. Opowiadamy o samokontroli, o samobadaniu. Na makiecie pokazujemy, jak powinno prawidłowo przebiegać badanie piersi. No i rozdajemy ulotki. 10 sierpnia odbędzie się uroczysta sesja gminy, podczas której zostanie wręczona honorowa nagroda, statuetka świętego Wawrzyńca. W tym roku otrzymają działacz sportowy od lat związany z miastem, Roman Buława. 70 lat już gra i trenuje naszą młodzież w tenisie stołowym. Jest to uczestnik też wszystkich 15 olimpiad sportowców wiejskich, które są rozgrywane na terenie województwa. Gwiazdą tegorocznych Dni Sępólna Krajeńskiego będzie zespół Golec Orkiestra. Koncert planowany jest na zakończenie imprezy 10 sierpnia o godzinie 21:00.